Dobra, słuchajcie, wygląda to tak. Jesteśmy w menu głównym, mamy tutaj fabułę, tutaj sobie zaczynamy grę. Mamy jeszcze coś takiego jak starcia i rozdziały, ale tego jeszcze nie ogarniałem. Tutaj prawdopodobnie, jak sobie weźmiemy, to zobaczymy, że właśnie gra jest podzielona na rozdziały. Możemy sobie na przykład powtórzyć cały rozdział Jackson i widzimy, że tutaj na przykład zebrałem 7 na 9 artefaktów. Karty kolekcjonerskie wszyściutkie, wpisy w dzienniku wszyściutkie, warsztaty, sejfy, wszystko mamy. I widzimy, że jest tutaj poziom trudności średni. Możemy sobie to powtórzyć wtedy, nie? Jeżeli chodzi o starcia, nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia. Może kiedyś sobie to zagramy na próbę. Ale zobaczcie, tutaj jest fajna opcja. Wchodzimy sobie w dodatki. I tutaj w dodatkach mamy grafiki koncepcyjne. Uważcie. I podczas gry, tak jakby grając, zdobywamy punkty. Nie wiem za co są te punkty, ale ja mam ich na koncie 126. I na przykład w zamian za te punkty możemy sobie, zobaczcie, odkrywać jakby takie nasze grafiki, nie? Możemy sobie te grafiki jakby wykupować i dodawać do kolekcji. I nie wiem, co z tymi grafikami później możemy zrobić, ale ogólnie mamy taki dostęp do grafik koncepcyjnych. Możemy je odblokowywać właśnie za pomocą tych punktów. Na przykład tutaj Seattle, proszę bardzo. I to samo mamy z galerią modeli. Zobaczcie, jaki to jest fajny motyw z tymi modelami. Tu będzie krótki ekran wczytywania, ale myślę, że warto sobie zobaczyć to. I teraz zobaczcie, mamy tutaj na przykład model młodej Eli, który musimy odblokować za 10 punktów. Tutaj mamy Eli Patrol, też za 10. I na przykład tutaj Eli Seattle, to jest coś, co ja już odblokowałem. Właściwie chciałem sprawdzić, jak to działa i przez przypadek to zrobiłem. Ale jak widzicie, tutaj mamy dostęp do tych modeli w zależności od tego, jak fabułę robimy. No i robimy sobie tą fabułę, te modele się odkrywają. Są podpisane, więc nie bierzemy nic w ciemno. I na przykład, zobaczcie, odkryłem sobie taki model, i teraz możecie sobie zobaczyć go z daleka. To jest na zasadzie takiej, powiedzmy, ala figurki, coś takiego, co nie? I możecie sobie. Gdzie to się obracało? O. Zauważcie, że model reaguje na ruch, tak? Włosy i latają, koszula. Pewnie te wisiorki na plecaku i po prostu takie modele sobie odblokowujecie, nie? A możecie sobie ten model, zobaczcie, przybliżyć nawet do takiego stopnia. Fajna sprawa. Powiem szczerze, takie, no naprawdę spoko. I tak możecie sobie te modele wykupować za te same punkty. Taka opcja. Dobra, kontynuujemy naszą przygodę. Tutaj ten sejf był opisany jako szkoła, także chyba jesteśmy gdzieś na budynku szkoły. No i lećmy, zobaczmy, co tutaj się kryje. Pamiętajcie, że Eli powoli zaczyna doganiać naszą grupę wilków, która to dopadła Joela. W związku z tym musimy teraz być bardzo mocno skupieni, bo to jest nasza zemsta za wczorajszy pogrom, który nam tutaj gra zaserwowała. Także nie wiem, co by musiało się stać, żeby mnie ktoś teraz powstrzymał od tego, żeby się na nich wszystkich zemścić. Także ja będę bezwzględny, będę agresywny i po prostu mam ochotę wszystkich zatłuc normalnie jakimś tępym narzędziem. Okej, oczywiście nie zapominajmy o eksploracji. Jest ona tutaj niezmiernie istotna. O, na przykład karcioszka. Tutaj jakieś części. Zobaczmy cardio, karcioszkę. O, taki chłopaczek. Okej, jakbyście chcieli poczytać, proszę bardzo. Pauzujecie, czytacie. Ja tych kart nie będę czytał, bo sporo się ich zdobywa i dużo opisu jest na nich. Więc karty sobie będę odpuszczał, ale wszystkie listy, wszystkie wiadomości, które podnosimy, staram się oczywiście czytać. Coś, czego nie robiłem, ogrywając jedynkę. Tutaj natomiast w dwójce będę to robić.
Dobra, lećmy dalej. Dina tutaj na czatach. Jest szmateczka. Czekajcie, na bieżąco też będę się starał tutaj robić rzeczy, żebym mógł podnosić. O, zobaczcie, na przykład tutaj możemy ulepszyć tą rureczkę, którą mam przy sobie. Spróbujmy ją ulepszyć. Proszę bardzo, jeden na jeden. I zobaczcie, teraz już nasza rureczka to nie jest rureczka. O kurde, czekajcie, bo zaraz się podpalę. Chyba. Kurde, jak teraz to ten. O tak. O, zobaczmy tą rurkę. Widzicie, ona jest teraz jakaś taka uzbrojona w jakieś klucze, jakieś noże, jakąś taśmę. Więc podejrzewam, że będzie wytrzymalsza, skuteczniejsza. Na to liczę. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zauważ, że w tym świecie postapo ludzie zamiast się jednoczyć, to ciągle walczą i zabijają, nawet nie mają żadnych szpitali. Dokładnie. Ale zauważ też, Maćku, bardzo dobre spostrzeżenie z swojej strony. Zauważ też, jak wyglądała sytuacja na świecie teraz podczas tej pandemii. Ludzie się rzucili chociażby na zapasy, na zakupy, tak? Musimy dojść do ulicy. Ludzie się rzucili, robili zapasy, kupowali na maksa ryże, papier toaletowy, wszystko po prostu w ilościach, wiecie, paletowych. Ale później taki na przykład 80-letni dziadek idzie sobie do sklepu i dla niego papieru już nie ma, tak? Dla niego ryżu też już nie ma. I co taki dziadek ma zrobić? Skąd on ma to wziąć, co nie? Człowiek człowiekowi wilkiem i to pozostanie. To nikt głupi nie wymyślił tego powiedzonka. I powiem wam szczerze, że no i smutne to jest. Smutne to jest, że się to sprawdza i jest to jak najbardziej prawdziwe. I to zauważcie, że nie tylko w grze, ale i w życiu. Bo teraz okej, okay, w porządku. Druga część jest robiona, powiedzmy, już tam po tych niektórych pandemiach, które miały miejsce, tak? Na początku był SARS, później był MERS, później był jakiś jeszcze inny wirus, świrus, teraz COVID, także ogólnie sporo tego. Ale widzimy, pierwsza część robiona 7 lat temu idealnie okazuje to, jak człowiek się zachowuje w tych takich, wiecie, dziwnych czasach, zwariowanych. Check this out. Polak Polakowi wilkiem? Zgadzam się, ale ja jestem bardziej za tym, że człowiek człowiekowi wilkiem. Też zauważcie teraz, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Dobra, obejrzyjmy tą kascenę. Jordan. Isaac's got us posted up on a 2 week at the TV station. Kubeczek, łapki w górę. Here's something to hold you over, Leah. TV station. You think she's still there? I gotta find out, right? So, it's by all these tall buildings. That way. Okay. Let's go get Leah. Okej. Okay. Nawiążę tutaj do tego, co piszesz na czacie, John, odnośnie Polaków za granicą. Ja byłem za granicą 4 czy 5 razy i powiem szczerze, że faktycznie przy tych wyjazdach najczęściej problemy miałem właśnie z Polakami i największe problemy robili ogólnie i w pracy i na co dzień. A z obcokrajowcami, którzy dla mnie byli obcokrajowcami, a oni tam u siebie byli u siebie, nie było najmniejszych problemów, tak? Oni byli bardzo pomocni, bardzo życzliwi, bardzo w porządku ogólnie. Najwięcej, że tak powiem, dupę obrabiali niestety Polacy, Polakom. Także z tym bywa różnie, ale też nawiążę do tego, co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych. Mają teraz tam te wszystkie zamieszki, jakieś rozboje i tak dalej. Zauważcie, że Amerykanie Amerykanom ich rodzinne sklepy okradają, kurczę, rodzinne restauracje. Wybiegają na ulicę, jeden drugiego zwyczajnie okrada. Wszyscy mają bandamy na twarzach. Może się okazać, że sąsiad sąsiadowi, kurde, restaurację okradł, tak?
Także słuchajcie, no, człowiek człowiekowi wilkiem, no i tyle. Nic się nie zmienia. A tutaj, moi drodzy, jest historia przedstawiona, to jest jakiś rok około 2040. Więc, jak widzicie, za 20 lat wcale nie musi być lepiej. Dokładnie tak jest, jak piszecie, no niestety. Ja sam miałem do czynienia z tym podczas kolacji czy obiadów w pracy, jakichś takich posiadówek na stołówce, jak byłem za granicą. Tylko Polacy Polaków obrabiali, tak? O, tutaj, i tylko, kurde, Polak o Polaku, nie? A nikt nie komentował tego, co robią Szkoci, Anglicy, Ukraińcy, Rosjanie i tak dalej, bo tam było nas dużo różnych narodowości. A Polacy tylko Polaków obrabiali, nie? Także niestety. No ale cóż, nie ma chyba tutaj co na ten temat dyskutować. Wszyscy wiemy, jak to wygląda, nie? O, proszę bardzo. Zobaczcie, w przeciągu kilku chwil dwie karcioszki wskoczyły. Kinard? Mecen Aska Kinard. Okej. Lećmy dalej. Eksploracja na maksa. Musi tutaj być. Każdą jedną rzecz trzeba podnieść. Dobra, lećmy na górę. A, na górę nie ma co lecieć, bo jest zablokowane. Czyli tak sobie tylko tutaj wskoczyłem na chwilkę. To, co narzekałem najbardziej, jak ogrywałem pierwszą część, to to, że była bardzo liniowa i momentami monotonna. Fabuła była naprawdę świetnie opowiedziana, ale brakowało mi właśnie takiego bardziej mojego wyboru, tak? A tam po prostu się biegło po sznureczku i tyle. Jedna dróżka i koniec. I widzę, że wzięli sobie chyba do serca to, jak to wyglądało w jedynce. I w dwójce zauważcie, że te lokacje też są mocno poograniczane, tak? O, tutaj w te krzaki na przykład nie wbiegnę. Jest to ograniczenie graficzne, ale zauważcie, że te lokacje są już na maksa bardziej rozbudowane. Mamy tutaj gdzie pobiegać, gdzie pospacerować, gdzie pozaglądać. Także zostało to bardzo fajnie dopracowane i mega mi się to podoba. Także naprawdę postarali się, nie? Dobra, wróciliśmy do tego punktu, także sobie jeszcze tutaj obiegniemy z tej strony. Tutaj to jest już jakieś takie patio z basenem. Chyba tutaj wejdziemy. Tutaj też trzeba poeksplorować. Zastanawiałem się właśnie, jak to będzie z tym motywem pływania, ale jesteśmy mniej więcej po 10 godzinach gry i pływania brak. Może będzie w późniejszym etapie. Tutaj niby jest jakaś tam brudna woda w basenie, ale płciutka. Dziwne, że w tej miejscówce nic nie dali, nawet jednej rzeczy do podniesienia. No chyba na to wychodzi, że nic tutaj nie dali. Tutaj mamy jakiś domek. Patrzcie, tutaj jest coś zakrwawione. To może coś w środku być. Nic tu nie widzę. Jest krew, jest jakieś ślady są, ale nic poza tym. W takim razie przeeksplorujmy dół. Jest dużo szafeczek. Jest gdzie pozaglądać.
Ciekaw jestem, jak z tymi przedmiotami, które się podnosi, z tymi znajdźkami, czy jak będziemy ogrywać grę 5 razy z rzędu, to czy o ta butelka wody będzie zawsze w tej szafce, czy to jest tak jakby delikatna jakaś losowość wprowadzona. Co jest z tą butelką? Patrzcie, już nie mogę jej podnieść. Chyba się coś zawiesiło. Odznaczyło mi ją i już nie może jej zaznaczyć. Jakiś chyba delikatny błąd gry. Dopiero jak się położyłem plackiem na podłodze, to wykryło z powrotem. Świeża krew. Dobra, weźmiemy butelkę. Kurde, nie mogę uniku zrobić. Już mi butelka z ręki wypadła przez niego. A nie, to z niego wypadła butelka. Kurde, niby go słyszałem, że biegnie, ale nie wiedziałem skąd. Skocz do basenu i zobacz, jak się pływa. Właśnie byłem w tym basenie, ale tam było dosyć płytko. Okej, kogoś tutaj przywlekli. No, alkohol podejrzewam, że nie wiem, czy się orientujecie, jak to wyglądało w tych czasach, powiedzmy, dzikiego zachodu. Ale no, ogólnie kiedyś właśnie takie rzeczy jak właśnie kruszce, alkohol, jakieś takie domowe przetwory w słoikach, to były rzeczy, którymi ludzie handlowali i płacili. Bo to miało jakąś faktyczną wartość. A pieniądz? Pieniądz to jest tylko papier wydrukowany. Nie ma żadnej wartości. Ma tylko wartość rynkową, ustaloną. Ale w czasie apokalipsy to pieniądz jest bezwartościowy totalnie. Zresztą widzieliście, no przecież na wczorajszym streamie dziewczyny były w banku. Fortuna tam leżała i co? Co se mogło? Mogło ognisko rozpalić co najwyżej tymi pieniędzmi. Wskocz do basenu, zobacz, jak się pływa. No byłem w tym basenie. Patrzyłem, jak się pływa, ale się w ogóle nie pływa. Nie, tu jest za płytko na pływanie, kurczę Maćku. Co poradzisz? Nic nie poradzisz. Nic tu więcej nie ma. Właśnie dziwne dla mnie to jest, bo taka piękna miejscówka z basenem, a oni tutaj nic nie dali. No, szmutek. Zresztą, no słuchajcie, jaka jest najlepsza dorobkowa funkcja w Red Dead Redemption 2, tak? Bimbrownik, kurde, no, robienie po prostu alkoholu. To się najbardziej opłacało w tamtych czasach. Something keeps bugging me. Why didn't they kill you and tell me when they had the chance? I don't know. It seems reckless. Maybe they're dumb. Tutaj nic. Co ty chcesz? Could be that you just weren't who they were looking for. So they let you go. Yeah, well, they did beat the shit out of us. The one guy, Jordan, kicked my face in. Yeah, but why do you think that they didn't finish the... It doesn't matter. They fucked up. They did. Właśnie, też się nad tym zastanawiałem, bo mieliśmy tą akcję z Joelem, a później nagle mamy akcję jak... The one in the TV station? Leah. Was she the one... Dasz coś powiedzieć, kurde, Dina, czy zamkniesz japę w końcu, bo już nie da się odezwać. Dalej gada. Know what she knows. Find out where the others are. Go from there.
You gonna ask her why they did it? Yeah. Kurde, cisza. Daj coś powiedzieć, dziewczyno. Jogging memories of stuff Joel said about his past. I dalej gada. Dalej pytania zadaje. What are the chances he did stuff that you don't know about? Hi. He wasn't No, powiem szczerze, że te zarośnięte samochody i ogólnie ten taki postapokaliptyczny klimacik jest naprawdę superowo tutaj pokazany. Za każdym razem, jak widzę takie zarośnięte ulice, to mi się przypomina Rockefeller. To mi się przypomina Jestem Legendą, ten film, który zresztą bardzo uwielbiamy z moją żoną. Okej. Nic tu więcej nie ma. Tak, wiem, widziałem, że można wybijać szyby w automatach, szyby w oknach. Tak, Will Smith i ten jego piesek. Także ogarnąłem to z tymi automatami, że można właśnie tam do nich się dostawać. Ale dzięki, że przypominasz, Maćku, bo tak trochę... Nie ukrywam, że mi się zapomniało o tym. Nie zwracam na takie rzeczy uwagi. O, tak jak tutaj, nie? Mam jakiś automat, można tutaj coś rozwalić, ale ten akurat nie ma szybki. Czekajcie, czy ja tutaj ten hotel... Gdzie ja jestem, do cholery? Czekajcie, jak ja biegłem? Skąd ja przylazłem w ogóle? A, okej, okay, ja chyba stąd przylazłem. Tak, tu jest basen. Pobiegłem w lewo. Okej, okay, na maksa jest ta miejscówka. Przefajowo zrobione osiedle. I właśnie to jest to, o czym mówiłem. Zobaczcie, jaka tu jest niesamowicie wielka przestrzeń do przeeksplorowania. No, na poprzednią miejscówkę to ja chyba poświęciłem z półtorej godziny normalnie, chyba ją eksplorowaliście, co nie? Przeeksplorowaliśmy, a właściwie to ja. Okej, okay, siemano Wrona, witam serdecznie, fajnie, że wbiłeś chociaż na chwilę. Czekamy, aż wbijesz na dłużej. Dobra, czekajcie, bo ja tędy biegłem przy tym wózeczku i teraz ja sobie chcę tędy sobie pójść, tu byliśmy. O, patrzcie, już minutnik mi tu miga, że się czas skończył, a ja tu jeszcze nic nie sprawdziłem. Tu coś jest, tu jest ta chata. Okej, okay, spoko, powoli nam się wszystko ładnie zbiega w jedną całość. To jeszcze tutaj zajrzymy. Aha, i tam mamy ten blok, który byliśmy. O, i tutaj, dobra, w porządku. To robimy w kolejnym materiale. Pozdrawiamy YouTube. Na streamie zostajemy oczywiście.